magasba a zászlókat, felgyőzelemre, hajrá Magyarország, hajrá Magyarország! Na Węgrzech wybory parlamentarne wygrał Fidesz Viktora Orbána. W dużej mierze stało się tak dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym. Spośród 106 z nich w 95 triumfował Fidesz. Dzięki temu zwycięstwu Węgry będą przez najbliższe 4 lata miały stabilny rząd. Rząd odpowiedzialny przed wyborcami. Będzie dokładnie wiadomo, kto odpowiada za wszelkie porażki, kto odpowiada za wszelkie sukcesy. Wielu polityków i publicystów w Polsce marzy o Budapeszcie nad Wisłą. Niestety, by taki Budapeszt był możliwy, trzeba zdobyć pełnię władzy. To nie udało się żadnej partii politycznej w Polsce po 1989 roku. Fidesz uzyskał prawie 45% głosów wyborców. Da mu to zdecydowaną większość konstytucyjną. W Polsce uzyskanie nawet ponad 40% głosów nie daje większości w Sejmie. Żadnego Budapesztu nad Wisłą nie będzie, dopóki nie zmieni się ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze. W przeciwnym wypadku dalej będziemy skazani na słabe rządy koalicyjne i na zrzucanie odpowiedzialności na barki koalicjanta.